Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. I w tym odcinku pójdziemy sobie z Balparwezem bodajże do obozu na bagnie. Ale jeszcze zagadajmy sobie z Kavalornem. Aha, z Kavalornem już gadałem, dobra. W takim razie nie przedłużam. Idziemy do starego obozu. Tam widzę jagody i szkielet. Stary miecz, jagody. Tu jest coś jeszcze. Mamy kill off i kubek. Okej. Cóż to jest za stary miecz? Niewykończony miecz mamy. Ale brakuje nam siły. Zaraz sobie siły doładujemy na pewno. Wyszczerbiony topór. To w ostatnim odcinku znaleźliśmy, nie? Chyba przy Neku to było. Jagody, jagody. Rewelacja. Okej. Mamy stary obóz. Jest nasz stary obóz, tak. No, myślałem, że ich nie ma. No, pójdziemy sobie tędy, może napotkamy jakieś potworki. Coś tam ekspa zawsze wpadnie. Przy okazji będziemy mogli wytestować nasz nowy toporek. No ale nic tu nie ma. Jest ścierwojad. Uła! Jest dobrze. Jest duża różnica, nie? No dobra. Załatwiliśmy też sprawę z Mordragiem. Możemy odmeldować do Torusa. Tu jakieś jagódki. A tu Serafis. Pycha. Tutaj są przyjaciele, z którymi porozmawiamy sobie później. Co jest, ziom? Pewnie masz rację. Zagadajmy z Torusem. Mam je... To się chyba nie To nie mój problem. W dzisiejszych czasach na nie Torusie? Wracając do Mordraga. A facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. No ale okej. Diego? On uczy siły? Tak. A, uczy. Siła plus 5, siła plus 5. Jesteś teraz. Wróć niedługo. Trzymaj się. Mamy 20 siły. Pyk. I to jest dużo lepsza broń. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z Ki. Skat i powie... I nie może... Świstak, moim zdaniem rączka, muszę poważnie... Ale jeśli chodzi... Torus uważa, że przyda się nam ktoś taki jak... W sumie całkiem nieźle jak... Okej. Trzymaj się. Są postępy. Myślę, że możemy się nauczyć też broni jednoręcznej. Tego pierwszego poziomu. Od razu... Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Mam już dość tej papy. I co, usmażył wszystko? Nie, absolutnie nie. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. O jeny, to będzie trwało, nie? To tutaj zrobimy sobie cięcie. Okej. Okay. Mięso usmażone. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. 62 sztuki. Możemy zagadać teraz z tym gostkiem. To jest Baltaran, słuchajcie. Kolego. Halo. Jestem tu nowy, kim jesteś? Jestem Baltaran z Bractwa Śniącego. Bractwo Śniącego? A cóż to takiego? Jesteśmy wspólnotą wyznawców nowej wiary. Okej. Nasz obóz znajduje się na wschód stąd, na bagnie. Przyszedłem tutaj, by nauczać niewiernych takich jak ty słów Śniącego.
Jak mogę dotrzeć do obozu bractwa? Jestem teraz zajęty, ale Baal Parves powinien przebywać jeszcze w tym obozie. Znajdziesz go gdzieś w pobliżu targowiska, po drugiej stronie zamku. Zdaje się, że ma tam nawet własną chatę. Aha, okej. Okay. Czyli jednak Baal Parves. To lecimy do niego. Pewnie masz rację. To się chyba nie... Hej, ty! Oła. Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. Marne 10 bryłek rudy i wszystko będzie w porządku. Co ty, tato? Musi być jednak ziarno prawdy. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. No, trzymaj się, kolego. Nie mam żadnej przyjemności z takimi jak ty. Świstak. Wąsaty świstak. Widzę Baal Parvesa. Też z jointem, nie? Ziomuśik. Nie przeszkadzam? Ludzie zawsze gadają. Która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Okay. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. No jasne. W tej historii musi być jednak ziarno. Zaprowadź mnie tam. To wspaniale. Chodź za mną. No to jazda. Dexter. Zawsze to samo. Nie chciałbym teraz być w jego. Aha, Dexter chce przepis na miksturę leczenia, okej. Niektórzy kogo to obchodzi. Nie powinni. Może zapiszę, co? Ja tam się nie mieszam. Może, ale komu nie powinieneś wierzyć we wszystko. Chodźmy, masz jaszczura do zabicia, kolego. O nie, gdzie jest mój jaszczur? O kurde, no. No dobra, skoro tak się sprawy mają. Ale lipa, co? Co tam? Ale świr. Dostał hita i miksturę wypił. Idziemy, idziemy. Na mnie nie patrz, ja sobie poradzę. Kurde. Mój expik. Wow. Ty, no co? Jego trzeba zabić. Level, super. To już trzeci. Słuchaj, wiesz co, tu jeszcze gobliny są. Myślę, że też powinniśmy je pokonać.
Gobliny, jaszczury. Super. Zapiszę. I postaram się je zlurować jakoś. Leć, Bezi, leć. Okej. Idę, Olo. Kurczę, no te gobliny. Zróbmy to jeszcze raz. Jazda. I mamy to. Okej, okay, on już nie chce walczyć z goblinami. Ale nie było tak źle. Dwa to już coś. Nie wiadomo, co nas dalej czeka, nie? Jeszcze jakieś krwiopijce chyba będą. Tu jest ścierwojad. Nawet nie jeden. Skończyły mi się strzały. Dostał. Dobra. Schowaj broń! Ty, nie mogę teraz tutaj. Dobrze. Dobrze. Mamy to. Myślę, że możemy zapisać, już będziemy szli w stronę obozu. No, to już daleko nie jest, nie? Są krwiopijce jakieś. Są i ścierwojady. Okej. Twoje szczęście. Weź, uspokój się. O, grzybki. No dawaj, gościu, dawaj. Nasienie czerwonego buka. Bonus ma na 5. Tam też jest grzybek. Co jest? Okej, okay, mamy jednego. Tylko nie wpadnij do wody.
Wow. No nie, on zniknął, no. Serio. Stój tu. Dobra, chodźmy dalej. Ale porażka. Masakra, nie? No i mamy obóz na bagnie. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Super. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Okay. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. No i super. Podleczę się i wybiję całe to tałataństwo tam. Idziemy pod górę. Tutaj widzę jakieś kretoszczury jeszcze. I to cztery. Okej. Co tu się kryje w jaskini? Napój. Esencja uzdrawiająca, super. Co mamy dalej? Krwiopijce. Tu jakieś ziółka leżą? Nic tu nie ma, okej. Krwiopijce, co? Tam już mi kradnie exp. No obydwu chyba nie zabije, co? Ej, weźcie się, uspokójcie. Kurde, no zabił. Ajajaj. Jaszczury ominę. Z jaszczurami nie za bardzo się czuję na bitkę teraz. Możemy zapisać i co? Wracamy do starego obozu. Przydałyby się jeszcze jakieś strzałki. Możemy pogadać ze złym jeszcze. To na pewno. O, tu jakieś grzybki. Jak to wygląda w ogóle? No tak, zaginiony strażnik. Przepis snafa, to też możemy sobie zdać jeszcze. Tutaj gobliny. O, deszczyk. Czemu nie? Właściwie burza, tak? I jeszcze jest kwestia, co to był za ziomek tutaj, gdzie ten jaszczur? Bo to zdaje się, że on go zastrzelił, nie?
tak mi się wydaje, że... Kurde, jak ładnie się ten deszcz odbija w ziemi tutaj. Że on strzelał z czegoś do tego jaszczura. To jest paczo. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Ano? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków. Zrobią z ciebie kotlety. O. Nie ma za co. Super, dzięki. Dzięki za info. A w tej ruince coś jest? Jakaś skrzynka, coś? Ej, coś tutaj było. Rewelacja. Okej, dosyć mocno ogranicza widoczność ten deszcz. Zrobiła się taka mgła. Ej, Bezi też jest mokry. Fajny, fajny efekt. Tego chyba nie było w oryginalnej wersji, nie? Nie przypominam sobie. Czy ja nie minąłem wejścia? To się zaraz okaże. Chociaż wydaje mi się, że nie. Ale chyba jednak tak. Au, zamuliłem. Jaszczury to mnie nie interesują, jak już mówiłem. Ale są kolejne ścierwojady. Okej. I są krwiopijce, sztuk 3. Smażone mięso. I jazda z krwiopicami. Au. Okej. Nie były zbyt skłonne do ataku. Tak, oczywiście, że ominąłem wejście, bo tutaj jest kolejne. Świetnie mi poszło, nie? O, potrawka z chrząszcza, super. Dlaczego siedzisz tutaj, a nie w obozie? Czekam, aż mój przyjaciel wróci z kopalni. Jest mi winien parę bryłek rudy. No jasne. Nie mogę się pokazać w obozie bez rudy. Nie stać mnie na zapłacenie za ochronę. A wolę nie ryzykować życiem. A drugi? Co tu robisz? Co tu? Szukam ciszy i spokoju, więc spadaj stąd. Okej. Schowaj! Spróbuj ich naklepać. No już! A! Facet ma dość! Mądra decyzja. Okej. Kij z gwoździem. Dobra, nie będę ich teraz zabijał. Przyjdzie na to czas jeszcze, nie? Chodźmy do obozu. To w sumie możemy go wyciągnąć teraz. Grim. Chodźmy po ten amulet. Zatem do dzieła! Zatem do dzieła. W tej historii... Bo
Pogadajmy lepiej o czymś. I to będzie nasz kolejny poziom. To gdzie te łotry, które okradły ci amulet? Oto jesteśmy. Daleko od twojego kumpla Diego. Aha. Mam ci przekazać pozdrowienie od Bloodwina. Ci już uciekają. Nie wiem, dać mu wstać czy nie? Zobaczymy, co się stanie. Najwyżej go dobiję. No wstawaj, koleś, wstawaj. O. Ty głupcze, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Ej, stary, jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Aha. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? Wojna. Nie mam... Stary, mam już tego dość. Tyle w temacie. Widzę tam dwa piękne ścierwojadki. Ale prąd. I jest czwarty poziom. Okej. Tu chyba coś jeszcze jest na tej wyspie, nie? Ale teraz nie będę się tym zajmować. Bez im jakiś ewidentny problem z wodą dzisiaj. Mniejsza z tym. No kurde, ktoś zabił człowieka. Bu. Okej. Idziemy do snafa. To nie mój problem. Kopacz, kopacz, kopacz. Cień, cień. Tu jest snaf. W dzisiejszych czasach nikim nie można polegać. Co? W snafie. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Super. I jeszcze do złego idziemy, tak? Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Do złego. Zły będzie... Zły będzie tutaj. Załatwiało się inaczej. Niektórzy nigdy się nie zdążą. To się chyba nigdy nie skończy. Cień. Cień. Ma w tej historii. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Kirgo, Karin, Gorhanis, Skati. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zły. Gdzie jest zły? O, z nim też możemy porozmawiać o Neku chyba. To jest Fletcher. Chodzi o Neka. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Będzie cię nękał. Przepuść mnie. Fajnie, ale to nie mój problem. Dobra.
Skończ ten pan. Zawsze to samo. Huno. No gdzie też jest ten zły? Musisz uważać na to, co mówisz przy łące. Raczej gdzieś przy rynku, nie? Juhu. Tylko za... Kurde, Bezzi, no weź. W tej historii musi być... Ogarnij się trochę. Ale nie chciałbym być w jego skórze. Nie jesteś aż takim kwadraciakiem, no. Nie powinieneś... Kamień szlifierski. W tej historii musi być jednak ziarno. Idziemy, idziemy. Zły, kurde, mi się kojarzy, że on będzie gdzieś tutaj wyżej. Zapewne masz rację. Gdzieś tutaj, nie? No zobaczmy. Ale nie chciałbym być. Nie będę dalej słuchał. Ludzie zawsze gadają. A może jednak gdzieś na rynku? Dlaczego zawsze tak się dzieje? Ach, Bezzi. Dexter. To Dexter, nie. Strażnik, Fisk. To się chyba nigdy nie. Fisk. Ile mamy bryłek? 148. Fisku. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Masz. Cóż. Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Słuchał tej paplaniny. O panie, skąd te ceny? Dawno temu. Daj spokój, chłopie. To nie na moją kieszeń. Pogadajmy lepiej oczywiście. Cień. A, zły będzie tutaj, zgadza się. Od razu wiedziałem. Kiedyś takie sprawy. Zaczekaj! Słyszałem, że gadałeś z Bludwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. Aha. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwin znowu poprosi cię o datek. Dobra, wygrałem! Otwórz broń! O kurde. Bójka! Bójka! Schowaj broń! Bezzi, ogarnij się. No i po facecie! No kurde, blade. To nie było zbyt mo... Okej. Czy to będzie zły? Mamy go. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Dzięki. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Bardzo mi miło. Okej. Myślę, że w tej chwili możemy skończyć ten odcinek. Ja dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska.